Witam Państwa serdecznie. Skończyła się piąta konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jednym z gości był Leszek Żebrowski. Jeszcze jest. I jeszcze jest, ponieważ jesteśmy, dzisiaj jest poranek niedzielny, wszyscy jedzą śniadania, ja jestem w pracy, Leszek już jest po śniadaniu. I wczoraj Leszek wygłosił wykład o wymianie elit w Polsce od 45 do 89 roku. A ja zacznę pytaniem całkiem nietypowym i trochę tylko związanym z tym wywiadem. Tu jest obok miejscowość Rąblów. Kto tam jest pochowany? Miejsce kultowe Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii i Armii Ludowej. To były takie sanktuaria, ponieważ oni byli świeccy, nie byli wyznaniowi, to tworzyli równoległe tak jakby rzeczywistość. No tak. I właśnie pomniki głównych bohaterów, najważniejszych swoich wodzów, przywódców, znaczy to słowo u nich przywódca, to chodziło o przywódcę. No tak, tak, tak. Nie to, co my myślimy. Ale tam jest pochowany Moczar. Tak, tak, on w ogóle bardzo lubił swoją przeszłość, tak, którą sam sobie preparował. Wymyślił, tak. Znaczy on dawał, wytyczał kierunek, natomiast Szymanowski tam dopisywał literacko, to już rozpisywał. Więc tam, gdzie była jakaś akcja na przykład kolejowa, że gdzieś kamień wyjęli spod podkładu czy coś, no to były 4 lokomotywy i 8 pociągów na tej samej trasie, tego samego dnia, o tej samej godzinie. To jest wstrząsające, bo ja nie byłem przy tej mogile Moczara, ale to jest po prostu taka tumba grobowa gdzieś pod lasem, na zdjęciach to widać. Ale czy ta bitwa pod Rąblowem rzeczywiście była? Nie, no była, tylko że to wszystko ma zupełnie inny wymiar, jak się sprawdza dokładnie. Mhm. W Polsce Ludowej nikt nie badał dokumentów niemieckich praktycznie. Znaczy badali pod kątem innym zupełnie, komuniści. Wyszukiwali na przykład katastrofy kolejowe, które miały miejsce notorycznie. To było normalne, że przy takim nasileniu transportu. I tam, gdzie była katastrofa, bo jakieś Niemcy straty ponieśli, a nie było akcji sabotażowej, o, to była nasza akcja. I w ten sposób zrobili olbrzymią historię własnego ugrupowania, własnej tradycji, a później już sami to uwierzyli. Ja mam dokumenty takiego pseudopartyzanta, zresztą sam pseudonim świadczy, Bolek Bimberek, kto to był. I on się stemplował już w Dłowidzie jako dowódca specjalnej dywizji kolejowej Gwardii i Armii Ludowej województwa lubelskiego. O matko, no to ciekawe, kto to. A największe osiągnięcie to było, jak utopili im dziedzica w kadzie z mlekiem, bo tam nie chciał jakiegoś tu dóbr oddać, jakiegoś złota, bo myśleli, że on coś tam ma. I z lubością go utopili. No to był ten poziom. Działalność Armii Gwardii Ludowej na tym terenie to jest czarna bardzo karta. Nie tylko tu. No, ale tutaj, no, ja jestem z tych okolic. Pytam o ten Rąblów, dlatego że niedaleko była bitwa w lesie, trudno, nagramy. Była bitwa w lesie stockim, którą stoczył po... Dobrze, ale to może pójdziemy tam i potem zmontujemy. Chodź, powiem. To będzie inna sceneria. Co, proszę Państwa, musieliśmy zmienić miejsce. Leszek twierdzi, że chce, żebyśmy powiedzieli, że byliśmy w Rąblowie i wróciliśmy i oglądaliśmy mogiłę Moczara. Kiedyś tam pewnie pojedziemy. Wykopać. Myślę, że go już tam nie ma. Ponieważ tu jest taki zwyczaj, że jest pianista wynajęty, który umila gościom czas, no a przy dźwiękach fortepianu nie możemy przeprowadzić tego wywiadu, więc musieliśmy się gdzieś schować za tak zwany róg. No właśnie, Gwardia Ludowa robiła kariery w powojennej Polsce na zasadach, jakby to powiedzieć, domniemanego bohaterstwa. Wczoraj o tym opowiadałeś i no wiele osób było tym wstrząśniętych, mimo tego, że są to sytuacje raczej znane i jawne, szczególnie te dotyczące właśnie wojska i milicji, ale jak z sądami, prawda, bo sędzia jest takim człowiekiem, do którego człowiek współczesny czuje mimowolny szacunek, a często nogi temu sędziemu wyrastają. Skąd? Wielu z nich po 45 roku wywodzących się z Gwardii Armii Ludowej, mających na sumieniu morderstwa na Żyda. Dla kobietach i dzieciach głównie, bo to w lasach się ukrywali ci nieszczęśnicy. Robili później kariery w prokuraturze, w sądownictwie i na koniec kariery, już na takie zwieńczenie, szli do dyplomacji, na ambasadorów, na konsulów. Także już byli zupełnie inni, już zęby umyte, buty wyczyszczone, spodnie prasowane, to już była inna kategoria po 30-40 latach. W końcówce Polski Ludowej to już była ta nowa arystokracja i nowa elita, ale zaczynali właśnie od tego.
To są tak wstrząsające relacje, co oni robili, jak to robili. Władysław Spychaj, który był cichociemnym sowieckim, był zrzucony przez Sowietów do organizacji partyzantki na terenie Kielecczyzny. Osławił się tym, bo to jest od jego podkomendy, to wiemy, że on na przykład zamiast robić akcje takie, do czego był powołany, antyniemieckie, to chodzili po lasach, szperali, szukali, gdzie się Żydzi ukrywają, no, żeby jakieś dobra materialne zdobyć. Oczywiście ci ludzie już nie mieli tam żadnego złota, bo to był koniec praktycznie okupacji, 44 rok, czerwiec, lipiec. Więc oni mordowali tych ludzi, ale przy tym się musieli rozbierać do naga i jest uzasadnienie, żeby ubranka, szczególnie dziecięce, które były chodliwe, łatwo było sprzedać, żeby nie były postrzelane, poplamione krwią. I to jest człowiek, który to robił. On później był pułkownikiem bezpieki, został szefem bezpieki w Rzeszowie. Tam w 1945 roku usiłował zorganizować pogrom antyżydowski. Jemu to nie wyszło, to jest w tych raportach ubeckich, że do tego nie doszło, ale go przerzucili do Kielc. Też został szefem bezpieki, tam się udało. A dzisiaj za to płacimy propagandowo tej pory. To jest wykorzystywane. To były takie kariery. To my nie znamy swojej historii, nie wiemy, jak to wszystko wyglądało, bo tego tak, w PRL-u nie było oczywiście, było zakazane, była hagiografia. Następne 30 lat, to już było po pierwsze to opóźnienie prawie półwiekowe, więc to mało kogo już interesowało na takim poziomie jak wcześniej, bo w latach 60., jeszcze 70. żyli ci ludzie z okupacji, którzy to na własne oczy widzieli, to jeszcze była historia żywa. I na przykład książki, które wychodziły na PRL-u, cenzurowane, kaleczone, a to były nakłady po 100-200 tysięcy. No tak. Dzisiaj sprzedać książkę 200 tysięcy to musi być pornografia z twardochem w roli głównej. Nie, pornografia nie pójdzie, ale skoro jesteśmy przy książkach i przy literaturze, oczywiście te historie, które wczoraj opowiadałeś dotyczące karier w sądach, w strukturach resortowych były wstrząsające, ale no, najbardziej wstrząsnęło coś innego, mianowicie poziom wykształcenia Bronisława Geremka. Ja byłem zdumiony. Ja nigdy nie kupiłem sobie żadnej książki Bronisława Geremka, ale tak jak wszyscy wierzyłem, że jest on w stanie napisać przynajmniej jeden akapit w języku polskim. I to, co wczoraj cytowałeś, było naprawdę szokiem. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że to samo mamy z Michnikiem, tak? Nie jesteśmy w stanie przeczytać strony prozy Adama Michnika. Są tacy, którzy podobno czytali. Nie wierzę w to. Nie, to jest niemożliwe. Graczyk twierdzi, że czytam. Nie, to szpanuje. Znaczy z Geremkiem to jest tak, że on był wtedy młodym człowiekiem, bardzo ideologicznie ukierunkowanym, jednoznacznie, i on się dopasował, bo on się na tle tego, co było, naprawdę wyróżniał. To nie był taki pierwszy, lepszy mateł komunistyczny. Więc się dopasował do otoczenia. I on się później z tego w jakiś tam sposób wyrwał. Przypuszczam, że był na dużo wyższym poziomie niż wcześniej, ale ich początki były właśnie takie, jak pokazywałem. Właśnie najwybitniejsi przedstawiciele nowej elity komunistycznej, właśnie tu w tym przypadku Geremek i Kapuściński, nie potrafili pisać po polsku. No to, ale to na poziomie takim najbardziej podstawowym, jak dzieci w siódmej klasie. A nie byli w siódmej klasie wtedy, tylko Kapuściński był studentem, Geremek już kończy. Więc to była nowa elita. To było straszne, ale no właśnie, nowa elita, Ryszard Kapuściński, który był bohaterem przez serce i umysłów przez wiele lat, i nikt nie widział, że te książki są tej grubości, tak? Tej grubości. Wszyscy uważali, że to wszystko jest w porządku. Jak potężna jest propaganda i jak dalej ona, jakie niszczycielskie działania. Jeśli Kaligula mógł zrobić senatorem konia, to znaczy, to można zrobić. W Polsce Ludowej można było z każdego, za przeproszeniem, wydwiżeńca, czyli ten awans społeczny, zrobić intelektualistę. No to nie było trudne. To jest straszne. Jak się coś ludziom daje do wierzenia raz, to się śmieją. No. Drugi raz zaczyna ich to smucić, że są nachalnie indoktrynowani, ale 50 raz to już przechodzi. Już entuzjazm tylko i marynara fruwa. To ja czytałem książki Kapuścińskiego i dopiero musiał minąć pewien etap, kiedy zacząłem widzieć tam te wszystkie nieprawdopodobne historie. Tam najgorsze jest to, że większość jest całkowicie zmyślona, to jest nieprawda. Książki są ideologiczne, pisane pod tezę na zamówienie. To był człowiek sowiecki. No tak, umieści. Tak. To się własnego ojca odczynia, tylko dlatego, że to był przedwojenny oficer rezerwy. No. Że on z nim kontaktów w sumie w domu nie utrzymuje, bo ojciec jest reakcyjny. To jest donos tak naprawdę. No tak. W Polsce Ludowej było łagodniej, ale w Sowietach to jego ojciec mógł do ładu jechać. Już by było po nim. A tu bohater. Czy jest szansa, żeby te wszystkie propagandowe narracje odwrócić?
jakoś to odmienić. To jest tak, my tego sami na pewno nie odwrócimy. To jest niemożliwe. Możemy odwracać, ale to i tak w kręgu tych, którzy chcą przede wszystkim są przekonani. Ale jeśli są media publiczne, media tak zwane narodowe, które temu miałyby służyć i nie ma tam ani jednego programu tego typu, gdzie mamy zamiast tego, co powinny być jakieś gadające głowy o niczym, albo no tak. Zenek Martyniuk, oczywiście Maryla Rodowicz, bo to no ulubieńcy prezesa muszą być stale i wszędzie, no to wtedy są. A wystarczyłoby 2-3 razy w tygodniu, w godzinach oglądalności, nie w nocy, nie o pierwszej w nocy, godzinę czy dwie robić takie programy, ale nie, że usiądą cztery osoby przy stole, będą sobie potakiwać. Faktografia, dokumenty i bardziej pokazywać historię nie ogólną, całościowo, bo to do ludzi nie trafia. Mm-hmm. Na podstawie jednej osoby. No tak. Rola Geremka, rola Kapuścińskiego i wyciągać te dokumenty i pokazywać, kto to był, a jak był pokazywany. I co można wykreować z człowieka, który na to absolutnie nie zasłużył. To byśmy to odwracali rzeczywiście w jakimś tam normalnym tempie. No, ale to się na to nie zanosi. Nie, nie zanosi się, dlatego że ludzie, którzy trafiają do telewizji, po prostu nagle zaczynają traktować wszystkich innych jak niepełnosprawnych umysłowo. I teraz ostatnio, w tych dniach, był w telewizji publicznej, czyli w mediach narodowych, puszczony film o braciach Bielskich. Ja rozumiem, że gdzieś tam idzie w TVN-ie, że to jest ich bohater, ich środowisko, ale to jest w naszej telewizji, za którą my płacimy, utrzymujemy ją i ona ma nam służyć. No, tylko czemu służyć? Nawet ten film o braciach Bielskich był tak beznadziejny, że chyba on zaraz zniknął. Nie zrobiło to jakiejś szalonej furory. Ale został, ślad został. Skoro ślad jest to cały czas powtarzane, ślad został. To jednak, a to bohater, bo to jest tam agent 07, to gębę się za przeproszeniem kojarzy. No. Czyli tak musiało być. Te czołgi na bagnach, z którymi oni karabinami walczą. I dla ludzi, którzy są, no tacy jacy są, no niestety, nie znają tych realiów, to jest wszystko obrazowo prawdziwe. Oni tak na to patrzą, że to tak rzeczywiście znaczy, było. Nie masz wrażenia, że cała produkcja publicystyczno-telewizyjno-filmowa służy temu, żeby zastąpić fakty? Że to za 50 lat będziemy się odnosić do fikcji wytworzonej w studiach, tylko a nie ciekawe, do dokumentów? Czym zastąpią fikcję za 10-15 lat, bo ta fikcja się przeje. No tak, może albo może po prostu wymagania. Na wyższy poziom fikcji przejdziemy. Przejdziemy na wyższy poziom fikcji. Kosmici będą lądować w każdym miasteczku. Ale to jest dramat, bo programów edukacyjnych jako takich tak naprawdę nie ma. Nie ma. Jeśli ja włączę telewizor i widzę cztery gadające głowy na jakiś temat i wiem, że żaden z nich się na tym nie zna, to ja tego nie obejrzę. Ale ci, którzy obejrzą, myślą tak, jest w telewizji, no. Jest w garniturze, jest pod krawatem, dwa razy się uśmiechną. A my nie. Dwa razy się uśmiechną, zęby ma umyte, to znaczy, że to jest ktoś. Mądrze gada. To jest trochę smutne, taka konkluzja, no ale przynajmniej możemy sobie coś powiedzieć tutaj przed niewielką kamerą, jak tę sytuację oceniamy. Każdy początek jest trudny. Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste. Nie, mamy do czynienia ze sprzedażą emocji, bardzo niewyrafinowanych, które mają zastąpić ocenę postaw, ocenę moralną, etyczną. I to jest najtrudniejsze, dlatego że ludzie ulegają emocjom, jak po prostu palą się jak trawa na stepie, tak? Wszyscy to wiemy. No nic, chyba tą niewesołą konkluzją zakończymy. Chyba, że jeszcze coś. Skoro nie masz nic optymistycznego, ja wierzę w to, że będzie inaczej, chociaż nie wierzę w to, że tak będzie, jak kiedyś myślałem, że to się szybko zmieni. No tak, że ludzie po prostu dojrzeją i stwierdzą. Czyli komuna tak głęboko wrosła w ludzi, że oni sobie z tego nie zdają sprawy. No. I to zauważyłem niedawno właśnie, czytając swojego mistrza, Feliksa Konecznego, który takie zjawisko opisał tylko prawie 100 lat temu, że po zaborach i te pierwsze lata już tej nowej władzy później pokazały, że w ludzi wrosło to, z czym walczyli. No tak. Oni się z tym nie utożsamiali, ale tacy byli. No urzędnicy. I dzisiaj mamy dokładnie to samo. Mamy PRL w tych ludziach, którzy wychodzą na mównicę sejmową, w senacie, czy są na urzędach i tak dalej. Są tą elitą nową, intelektualną, ale oni są ze starej epoki, chociaż są młodsi. No tak, urzędnik przedwojenny tak naprawdę kopiował zachowania urzędnika austriackiego. No, tak? On się wychował. Cały czas w tych zarękawkach chodził, ten atrament rozlewał, więc musiał mieć zabezpieczone. I on już taki pozostał. No właśnie. No nic, proszę Państwa, dziękujemy naszym gościem, Leszek Grzegorzowski. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Do widzenia, do usłyszenia.